sparing świtu drugiego z wkrą pomiechówek, wkra przegrała. Co pan o tym meczu sądzi? Jesteśmy na etapie budowania drużyny ze względu na połączenie juniorów z seniorami. 92 rocznik, rozwiązaliśmy juniorów. Pomalutku będziemy wdrażać plan, który sobie założyliśmy, ogrywania młodzieży i wprowadzania do zespołu seniorów. Niekoniecznie musi być awans do Ligi Okręgowej, ale w przeciągu 2 lat, 3 lat będziemy chcieli awansować z tym zespołem i powalczyć w Lidze Okręgowej. A jacy najbliżsi sparing partnerzy? Najbliższy sparing partner w poniedziałek ze Świtem 93 z zespołem Tomka Reginisa, z zespołem Legionowi w dalszej kolejności i z lotniskiem Modlin kolejny. To może teraz jeszcze tylko krótkie pytanie odnośnie funkcji trenera. Objął pan je po panu Miecznikowskim. Co chce pan zmienić? Zmienić przede wszystkim grania systemem. Przecież grała w KRA 3-5-2. Jest to wiadomo jaki system przestarzały. Młodzi chłopcy, którzy byli przeze mnie prowadzeni, graliśmy systemem 4-4-2. Wychodziło to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że doświadczeni zawodnicy, seniorzy, którzy zostali, nie będą mieli problemu z tym systemem i poradzimy sobie. A odnośnie Świtu drugiego? Wiadomo, jest to zespół ułożony, prowadzony przez trenera Dmitrowicza konsekwentnie. Zawodnicy z szerokiej kadry pierwszego zespołu, prowadzeni od młodego wieku przez trenerów, zaawansowani technicznie. Łatwiej się z takimi zespołami pracuje, no bo piłka nie przeszkadza w grze. Wtedy automatycznie taktyka łatwiej przyswajana, bo zaawansowanie techniczne zawodników jest na wyższym poziomie. A w nowym sezonie buduje się u was boisko. Czy tam planujecie grę już docelową, czy to jeszcze jakby będzie wstrzymane? Chodzi o to, że pytanie chcieliby kibice na przykład wiedzieć, gdzie będziecie grać. Na dzień dzisiejszy mamy rozgrywać jeszcze pierwsze mecze na jednostce. Boisko jest przygotowane z tego co wiem, tylko zamówione są kontenery, czyli szatnie. Będzie montowane oświetlenie. I prawdopodobnie jeszcze sierpień i połowa września gramy na jednostce. Dalsze mecze będą rozgrywane prawdopodobnie na nowym boisku. Nie znam adresu, także nie podam.